Jeszcze nie uchwalono ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej, a wokół niej pojawia się coraz więcej kontrowersji. Ledwo unikły awantury wokół tego, kto porad prawnych ma udzielać i jakie mają być kryteria jej przyznawania. Teraz pojawiają się wątpliwości na temat zasad wynagradzania prawników. Zgodnie z projektem mają oni otrzymywać pieniądze za gotowość udzielenia porad w określonym czasie, a nie za liczbę konkretnych udzielonej pomocy prawnej. Krytycy takich rozwiązań podnoszą, i pytają, co w sytuacji, kiedy nikt nie zgłosi się po pomoc prawną, czy te pieniądze po prostu nie zostaną zmarnowane. A przypomnijmy, w przyszłym roku na ten cel y, budżet y, przeznaczył ponad 120 milionów złotych.